Idę w kierunku schroniska w Dolinie Chochołowskiej. No, pogoda jest świetna. Niby na drugą część dnia mają padać deszcze. A dzisiaj miałem zrobić taki rozruch na trzydniowiański wierch. A jutro ruszyć na Rochacze. A nie wiem, czy dzisiaj tego nie zrobię. Zobaczę jak z czasem. Dzisiaj wszedłbym na Wołowiec. No i co dalej, to zobaczymy. Owieczki. To jest kapliczka. Wołowiec po lewej góry. Wyszedłem ze schroniska w Dolinie Chochołowskiej. Planuję wejść tam na Wołowiec od strony wyżniej Doliny Chochołowskiej. Kiedyś byłem tam z Magdą w huraganowym wietrze. Chciałem iść przez Grzesia. Tam Rakoń i tam Wołowiec, ale to jest krótsza droga czasowo, 3 godziny. Bo potem chcę jeszcze spróbować wejść tam na Rochacz, płaczliwy Rochacz, coś takiego. Zobaczymy. A jak nie, to sobie ładnie zejdę. Później mogą być deszcz chyba. Zalogowałem się w schronisku, ale doba zaczyna się od 14, więc musiałem rzeczy zostawić w schowku. O, takie czasy, kurde. Kiedyś w pokoju można było dobra zostawić. Powoli wyłania się Wołowiec. Szlak wiedzie jeszcze tutaj teraz taką kosodrzewiną. Potem będzie odbijał w prawo do przełęczy pod Wołowcem. No i potem na lewo na Wołowiec. Ale pogoda niesamowita. Przepiękna. Aż trudno wierzyć, że ma dzisiaj padać. Pomyślałem sobie, że dzisiaj w pierwszy dzień miałem zrobić taki trening na trzydniowiański wierch i z powrotem. Ale gdybym to zrobił, to jutro w deszczu bym nic nie zrobił. Więc wolę dzisiaj do granic możliwości wypróbować swój organizm. Wejść na Wołowiec, potem jeszcze gdzieś dalej. O, widać już przełęcz pod Wołowcem. I potem zejdę, najwyżej wieczorem. A jutro będzie najwyżej dzień odpoczynku. W 2017 roku, czy 16, byliśmy tutaj z Magdą. Tu październik albo listopad, śnieg, wiatr. Doszliśmy tylko do przełęczy. Niebezpiecznie było.
schodzę z łowca i idę tam na rochacza. Może później dałem radę wejść na tego płaczliwego tam. Ale nie wiem. Zobaczymy. No nie, złe podejście. Tam jest jarzębinowy chyba. Jakubina po prawej. Świnica tam daleko. A tutaj wołowiec. O, ale zajebiście. Wołowiec. Przepaść. Jestem na szczycie ostrego rochacza. Tam z tyłu wołowiec. Tam jeden jakiś przedgórek, przedszczyt ostrego rochacza. A za mną płaczliwy jakiś tam szczyt. Ale kurde, nie pójdę. Niby 40 minut do godziny. Jest 13:13. Odpuszczę. Mało wody mi zostało. No. A tak to super. O, tam słoneczko się pojawia. Super, zero wiatru. Zajebiście. Drugi dzień. Teraz jest 12, mniej więcej od 15 minut zaczęło padać. No tak to pogodnie było. Jeszcze jeden nocleg mam w schronisku Chochołowska. A potem muszę tamtą już słabo widoczną przełęczą przejść do Ornaka. To jeszcze powinno być ok. Ale później mam kolejny. Potem mam kolejne, schowałem się przed deszczem. Potem mam kolejne przejście do Murowańca pięknym szlakiem czerwonych wierchów. Kurde, to może być ciężko w tym deszczu. A ja idę sobie teraz do kapliczki tutaj w Dolinie Chochołowskiej. Tam już doszedłem prawie 3 minuty, 5 minut. No. Trochę zelżał deszcz.
No, a tutaj wnętrze takiej chateczki. Chyba jakaś księga do opisów. O. Nie zaśmiecamy kamieniami, kartkami, obrazkami. Zeus. O. Miecz z Grunwaldu. Ciastka ktoś zostawił. To super pamiątka o Jezusie, Zeusie i Grunwaldzie. A widok taki. O. O, teraz chmury zaszły. Spowiły gęstwiny. Czyżbym dzisiejszą noc spędzał sam? Wczoraj wszystko zajęte, a dzisiaj jestem sam. W sumie nie dziwię się. Opuszczam Dolinę Chochłowską. Idę do Doliny Kościeliskiej, do schroniska Ornak. 3 godzinki, 3,5 godziny. Prawie 10. No deszcz w ogóle nie pada. To jest ciekawe. Do zobaczenia. 2 milutkie dni. Fajniutkie. Deszcz nie jest taki irytujący, jak te mokre. Krzaki, bo one mnie najbardziej moczą. Całe nogi. Czy jest sens jutro iść z Ornaka do Murowańca? Prawie 17 km w takiej pogodzie. No dla sprawdzenia siebie pewnie tak. No na razie to nie jest ciężkie, po prostu dokuczliwe i ciekawe, jak po 8-7 godzinach będę się czuł cały przemoczony. Aż teraz już nawet nie wiem, czy jestem mokry w środku od potu, czy od wody, raczej od potu. Tylko że jutro ma być właśnie ładna pogoda nawet. Warto by wykorzystać tą piękną trasę. No, zobaczymy. Przemęcz chyba.
No jestem. Dwie godziny, 7 minut. O godzinę szybciej. No mam miejscówkę Baja. Sobie siedzę tutaj z widoczkiem. Wyszedłem właśnie na polanę tumanową. Tam już widać, jak chmury zalewają tą część. Ja pewnie wejdę w chmury. Zaczyna padać. A to raczej tutaj to niebezpieczne miejsce. Szlak wiedzie do góry, a potem tam w lewo i pod górę. Tam jest jakieś. Ziemia się osunęła. Ale teraz jest spoko. O, tęcza. Czyżby z tej strony widok był ładny? Zejście z ciemniaka. Ale spokój. O.
krzesanica. Delikatnie widać. I znowu cisza. No, zaczynają się te takie fajne skałki. To się chyba nazywa granie. Goryczkowych czub. Prognozy chyba nie kłamały. 13-14 miało się zrobić. Miały się zrobić przejaśnienia. Wow. Piękna sprawa. To w tym miejscu 3 lata temu mieliśmy poważny kryzys i musieliśmy tutaj przycupnąć. To jest taka przełączka. Teraz nie wieje wiatr, a wtedy biało. Była temperatura minusowa. I to była taka oznaka cywilizacji. Usiedliśmy, coś zjedliśmy i potem jeszcze śmignęliśmy tam do góry. Doszedłem do Kasprowego Wierchu i zobaczyłem, że jak przejdę jeszcze 2 godziny, to dojdę do Świnicy, która jest właśnie tam. Jutro ma być brzydka pogoda, więc pomimo 17 km w nogach przejdę dalej, a potem tą drogą się schodzi do Murowańca. Ale patrzcie, i wyłania się Świnica. Beskid, liliowe i Świnica. Dawaj sanki. A to tutaj jest Świnica. Pionowa ściana. No i dochodzę do Świnickiej Przełęczy. A byłem przekonany, że to jest Świnica. Ostatnie.
niebieski szlak, droga na zawrot. Zobaczymy. Deszcz zelżał. Jest ciepło. Tutaj dużo wody się zebrało, pewnie z tych stawów się wylewa. Jest ciepło generalnie. Tutaj nic nie wieje. No i też widoczność pewnie będzie bardzo słaba. Ale jak dojdę do zawrotu, no to potem to już mi jest obojętne, bo tam trasa jest prosta. Największe wyzwanie to wbicie się na zawrot. Jeśli poczuję, że nie mogę, no to zawracam i przy powrocie będę zastanawiał się, czy brać jeszcze jeden nocleg w Murowańcu kosztem noclegów w Dolinie Pięciu Stawów. No i wtedy dojść tam na 2 dni tylko. No to chyba będzie najrozsądniejsze, bo wracanie, a potem jeszcze do Kuźnic i potem na do Roztoki. No tak sobie. Takie mam plany na ten moment. Muszę obejść staw i tam śmignąć, a potem tam wysoko do góry. Tędy muszę przejść.
zmarzły staw. Tam na razie było najpoważniej, takie wąskie półki, tutaj trochę szerzej. Widać już cel, a tutaj zaczynają się pierwsze łańcuchy. Cały czas pada, ale taka drobnica. No i te chmury. To trochę przeraża, ale jest ok generalnie. Łańcuchy tutaj niepotrzebne. I tam już końcówka. Zaczyna wiać. No i co do domu przełączę. Yeah.
I teraz którędy? Tu. Najwyżej się skąpię, no. Tak. I tak. A teraz gdzie? Tu. Tu. Kurde, Mojżesz by się przydał. Kozi wierch, skąpany w chmurach. Tam granaty. A tam przełęcz krzyżne. Widać ścieżkę, która potem wiedzie tu. To jest pogoda na robienie orlej perci. Wczoraj świadomie zrezygnowałem z tego, żeby pójść na orlą perć. Jutro mają być lepsze warunki, mimo wszystko. Późno. Bo jest 9:00, ale ruszam na zawrot. No i kto wie, przy tej pogodzie chyba ruszę na orlą perć. Słynny kamyczek. Jak on się trzyma. Jest i on. Thank you.
tak wiele razy będąc w piątce z dołu oczywiście. Nigdy nie do przejścia. Czegoś zawsze brakowało. A teraz przeszedłem od Koziego Wierchu. Aż zdobyłem Kozi Wierch. Zrobiłem jakieś pół kilometra więcej i jestem w miejscu, które zawsze było w chmurach. Czarne. Dzisiaj jest moje. Piękna chwila. Chyba jestem na jakimś granicie. Tam już jest koniec szlaku w zasadzie. Teraz na wszystko. Troszkę akurat jest mocny wiatr, to jest właśnie to wszystko. Mistrzyni Boże, jest. Orla Perć, podejście numer drugie. Dzisiaj ma być jeszcze lepsza pogoda niż wczoraj.
Zobaczymy, na co pozwoli mi organizm. Drugi dzień z rzędu. Drugie wejście na Orlą. Próba. Teraz na zaraz 70 minut dłużej, ale zmęczony byłem bardzo. Dlatego nie wiem, czy przejdę całą Orlą Perć. Nie wiem, czy nie wysiądę po prostu. Na Kozim Wierchu. No zobaczę. W okolicach gładkiej przełęczy helikopter ratunkowy Topr. Drugie wejście ukończone. Przejście. Niesamowite. Gratuluję Ci, Piotrek. Dobry wyczyn. Piąta 20. Pełnia księżyca. Czwartkowy poranek i ruszamy kolejny raz na Orlą Perć. A potem powrót i na chatę. Orla Perć po raz trzeci. Poranek, 6:20 chyba.
trzeci dzień z rzędu. Brawo.